Cześć moi kochani, witam was na kanale Simomania i witam was dzisiaj w kasie. Tak, dzisiaj zajmiemy się kolejną simką, kolejną przemianą. Właściwie to nie będzie dzisiaj przemiana, tylko zajmiemy się wyzwaniem Only to Beauty. Dziękuję wszystkim serdecznie za wszystkie dzieła, ale też chciałabym was serdecznie zaprosić do tworzenia kolejnych dzieł, do przemian i do wyzwań kas. Oraz do serii Twoja twarz brzmi simowo, gdzie tworzę widzów ze zdjęcia. Też odsyłam was do opisu pod filmikiem, tam będą cenne informacje i będzie link do filmiku, w którym właśnie wszystko tłumaczę, co potrzebuję, aby stworzyć właśnie widza simowego. Tam was odsyłam, a dzisiaj zajmiemy się kolejną simką i będzie to Agnieszka. Agnieszka Ongli. Jeśli chodzi o profil gracza, to jest konie 0988. Tutaj stworzona jest przez kogo. I może zajmijmy się opisem. Oto Agnieszka Ongli. Nazwisko chyba się zgadza. Tak? Mimo pozorów jest miła, dobra i rodzinna. Pragnie mieć męża i dzieci, ale jej wygląd to przekreśla. Masz być piękna. Pomożesz jej? Oczywiście, że jej pomogę. Zawsze pomagam. PS. Aga mówi, że uwielbia kolor różowy. Dobra, postaram się, żeby była na różowo. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Dobra, połączmy. Nie połączmy, tylko zamieńmy naszą Agnieszkę. Zamień. I zaraz ją zobaczycie w całej jej okazałości. Tak się prezentuje Agnieszka. Oj, no stopy ma bardzo duże. Może tak, powiem, że Agnieszka, jej aspiracją jest udany rodowód, jest rodzinna, jest dobra i jest romantyczna. Może od razu zmienię jej nazwisko. Na beauty, bo będę ją przemieniać, a później na pewno zapomnę. Tak, jeszcze może wam pokażę, chociaż ja wiem, czy to wszystkie stroje i pokażę ją z bliska. Tu jest strój oficjalny, sportowy. Tutaj mamy ją w do snu. Imprezowy. Ciekawa. O, jaka umięśniona ona jest. I do pływania. Dobra, pokażę wam jeszcze z bliska, jak się prezentuje jej profil. Piękny ma nos. Uszy na pewno też odstające. Będzie co robić, będzie co przemieniać. Dobra, moi kochani, ja się zabieram do przemiany i słyszymy i widzimy się po krótkiej przerwie. Witam was w drugiej odsłonie. Tak, tak wygląda Agnieszka przed, a tak wygląda Agnieszka po przemianie. Mam nadzieję, nie wiem, mi się podoba, ja jestem ogólnie z siebie zadowolona, dało mi się dużo. Tak, ten nos trochę mi tutaj brzydko wygląda, nie do końca, tak, ale tak jak się patrzymy na wprost na nią, to jest, mi się wydaje, że super wygląda. Tak, i postawiłam na taką, powiem, dziewczęcą, łagodną, nie malowałam jej. Delikatnie tylko policzki, tutaj usta, błyszczyk można powiedzieć. Tak delikatnie, skromnie. Tak, jak pamiętacie, tak, tu jest Agnieszka piękna, a tu jest brzydka.
jeszcze na koniec Wam pokażę właśnie, jak to wyglądało przed i po. Was tam zawsze serdecznie odsyłam. A co chciałam jeszcze powiedzieć? A jeśli chodzi o linki do modów, których użyłam w filmiku, postaram się wszystkie udostępnić w opisie w filmiku. Jeśli będzie ich więcej, to zaglądajcie do komentarza. Dobra, to jest mój strój codzienny. Tak fajnie, nie wiem, luźno, sportowo. Lubi kolor różowy, więc starałam się tutaj na ten róż postawić. Tak, tutaj taki pudrowy róż i dałam jej torebeczkę. Taką kopertówkę fajną. Zobaczcie, tutaj już tak pomalowałam ją troszeczkę mocniej. Ale też tak bardziej zachowuję tutaj, idę w tą delikatność, żeby nie psuć, nie za bardzo. Jeśli chodzi o włosy, to jak widzicie tutaj Agnieszka też miała krótkie. Praktycznie te same, tylko jej rozprostowałam. Teraz mamy sportowy strój. Tutaj pomieszczam, jak widzicie, mamy strój bez... Dodałam jeszcze do pływówki dodatkowo. Tak trochę, żeby coś tam zakryć. A i jeszcze tak, tutaj też zobaczycie ją, że ona ma delikatnie, tak jest. Tylko ma błyszczyk na ustach, a tak to rzęsy. A i dałam soczewki. To na pewno zwrócicie uważne oko, zobaczy. O tak, do snu. Taka koszulka. Też w różu. Chociaż ich tutaj powiem, że te koszulki są w różnych kolorach. Ale to sami zobaczycie. Tu już tak imprezowo, nie wiem, trochę może przylałam, powiem. Jeśli chodzi o plecy, mi się strasznie podoba z tyłu, tył tej sukienki. Ona jest taka z przodu, taka bardziej zabudowana, dlatego stwierdziłam, że dam jej takie buty właśnie. Z przodu bardziej zabudowane, a z tyłu właśnie gdzieś widać pięte. Mogłam jej dać jeszcze może paznokcie jakieś. Powiem, że przydałyby się jakiś kolor, może nie w te... Jakieś ciemne z... O, super. I tutaj, jak widzicie, już jest bardziej umalowana w końcu imprezowo, nie? Może. No i dałam jej taki naszyjnik. To jest z gry. W ogóle tutaj powiem, że mieszam zawartość zmodyfikowaną z zawartością z gry, tak jak zawsze. Widzicie? No i strój kąpielowy. Też różowy. No i też tu jej nie malowałam, tylko błyszczek na usta w końcu na plażę. Chyba nikt się z nas nie ma... Żadna kobieta się nie maluje, no... Chociaż są i wyjątki. Ale wiecie, po co to ma spłynąć razem z potem, jak się opalamy i człowiek się poci. Dobra, tak się prezentuje moja Agnieszka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam Was do pozostania na koniec, ponieważ pokazuję pozy właśnie, jak wyglądała Agnieszka przed i po. A ja się z Wami żegnam i do kolejnego odcinka. Cześć, pa, pa.